Czas podsumować tą inwestycję, bo tunel w Legionowie jest już otwarty. Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, Czesław Wząż i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji, tutaj prosto z Legionowa, gdzie czas zakończyć inwestycję, która de facto od pół roku jest już oddana do użytku, bo dokładnie to w lipcu został oddany do użytku ten i oto i tunel, chociaż tak on wyglądał jeszcze we wrześniu 2022, ale o szczegółach jak zawsze niezastąpiony Jakub Sykut. Witam serdecznie, znajdujemy się przy nowym tunelu w Legionowie, który został oddany do użytku 6 lipca 2023 roku. Długość tego tunelu to 49 metrów, a szerokość to 13 metrów. Szerokość ścieżki pieszo-rowerowej, która znajduje się pod nami w tunelu, to 3 metry. Powstało również rondo z wieloma rozjazdami, które upłynni ruch w tej okolicy. Koszt tej inwestycji to 41 milionów złotych. Inwestorem jest gmina miejska Legionowo. PKP dołożyło od siebie prawie 15 milionów złotych. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, możemy teraz tędy legalnie przejechać. Jakub Sykut. No tak, teraz już nic nie blokuje legionowskich kierowców. Ale dobra, przenosimy się ponownie jeszcze wstecz, do września 2022, kiedy to pierwszy raz pojawiliśmy się na tej inwestycji, aby ją zrecenować i pokazać Wam, jak faktycznie prace wyglądają. Więc to są najstarsze ujęcia, jakie faktycznie mamy z samej budowy. I wtedy jeszcze jeden tor był zamknięty, ale krok po kroku wtedy były wykonywane elementy właśnie pod torami, tak aby móc rozpocząć kolejne prace. Więc w dzisiejszym filmie Wam pokażę teraz, jak widzicie, ujęcie właśnie z września, później z kolejnych jeszcze 5 miesięcy. Później, tak samo jak w poprzednim filmie, z podsumowanie zobaczycie sobie porównania side by side. No i na sam koniec oczywiście taki specjal w formie pokazania, jak to wyglądało wcześniej, jak to wygląda teraz w formie budowy takiej dosyć całkiem szybkiej. Także zapraszam Was do oglądania tego podsumowania budowy tunelu w Legionowie, które będzie dosyć podobnie wyglądać, jeżeli chodzi o sam schemat, jak wczorajszy film z Rokitna. No i tutaj jeszcze patrząc od drugiej strony na ujęcia z września 2022, możemy zobaczyć, że faktycznie sam zjazd do tunelu już wtedy, jeszcze prawie rok przed dodaniem do użytku, był w docelowym miejscu. Co prawda na górze jeszcze ten przejazd właśnie w tym miejscu i miejsce, gdzie teraz znajdują się ekrany akustyczne, powstawał, bo tutaj jeszcze nie było oczywiście jakkolwiek stropu, no to faktycznie widzimy, że pod torami strop się znajdował. No i już w listopadzie 2022 strop został mniej więcej połączony na całej długości obiektu. Mieliśmy też mniej więcej już powoli zarys ronda. Teren był wyrównywany właśnie w tym miejscu, bo teraz tutaj się znajduje rondo. Takie dosyć niemało okrągłe. Inaczej, nie jest bezpośrednio kołem, ale na pewno jest rondem. No i w tym miejscu, jak widzicie, faktycznie rozpoczęły się pierwsze, większe prace faktycznie przy wyrównywaniu tego terenu i przy nowym kształcie tego miejsca. Natomiast sam tunel był już w miarę jedną całością. No tak, ściany po bokach mniej więcej już były zarysowane w całości i były w docelowym miejscu. Strop był jeszcze tutaj podtrzymywana w niektórych miejscach, natomiast ogólnie sama konstrukcja była już na docelowym miejscu. Mało tego, wszystkie tory, jak widzicie na ujęciach z góry, były już przejezdne, a po drugiej stronie prace były dosyć podobne. To znaczy wiadukt drogowy był już oddany do użytku, ta część nad tunelem, natomiast już na ujęciach kolejnych ze stycznia 2023 możemy zobaczyć, że się zaczęły pojawiać chodniki. Mało tego, przejście dla pieszych w teorii już było nawet przez sam tunel. Chociaż to tak bardziej może raczej w kolejnym miesiącu. Tutaj jeszcze faktycznie prace były cały czas wykonywane i dopiero kilka miesięcy później tunel został oddany do użytku pieszym i wtedy zostało zlikwidowane te przejście. Natomiast jeszcze w styczniu mogliśmy zobaczyć już faktycznie zarys nowego ronda, wszystkich nowych krawężników w tym miejscu, no i było widać, że te rondo naprawdę będzie całkiem dużych rozmiarów. Natomiast w styczniu, tak jak właśnie jeszcze widzicie na tych ujęciach, w styczniu 2023 przejścia przez tunel dla pieszych nie było, było przez to oto i tymczasowe przejście dla pieszych, które było zlokalizowane obok, zaraz po tym, jak został zamknięty przejazd ten standardowy, gdzie jeszcze samochody jeździły i piesi przychodzili, tutaj powstało tymczasowe przejście dla pieszych przez całe te i oto całkiem wielkie torowisko. Tutaj też ekrany akustyczne na ten czas były zdemontowane. Natomiast w kwietniu 2023 trochę to już inaczej wyglądało. Nie tylko i wyłącznie już widzieliśmy krawężniki, ale też się pojawiło więcej chodników po stronie
zachodniej, czyli tu gdzieś też się znajdujemy. Mało tego, mamy też te małe chodniki, które się znajdują wzdłuż samej jezdni. Samej jezdni oczywiście nie ma jeszcze tutaj asfaltu, ani pierwszych warstw, jeżeli chodzi o samą nawierzchnię, ale widać mniej więcej, że zarys, jeżeli chodzi o sam bruk, czy samą kostkę, jest już na miejscu, jak i również ta droga, która właśnie w tym miejscu jest dojazdem do posesji wzdłuż samego tunelu. A jakby na sam tunel? No wlećmy, w sumie to zobaczmy, co tam się dzieje. No to wam powiem, że to jeszcze nie jest, to nie jest ostatnie ujęcie w samego tunelu. Jeszcze przejedziemy się przez niego jeden raz i przejedziemy przez niego jeden raz. Natomiast tutaj już faktycznie piesi mogli chodzić tunelem. Tunel był oczywiście też oświetlony, no bo faktycznie, jeżeli ktoś z niego korzysta, to musi być to wszystko oświetlone. To było dosyć ciekawe, że jeszcze na placu budowy już piesi mogą przechodzić przez plac budowy de facto, ale faktycznie tak to by wyglądało w tym miejscu, chociaż jeszcze nie było tam faktycznie chodnika. Dla pieszych tylko się chodziło po piasku, a po drugiej stronie już faktycznie można było wyjść na docelowe chodniki, a drogi rowerowe jeszcze nie miały tego oczywiście asfaltu, a przejezdność na tym skrzyżowaniu była trochę zmniejszona, ale na pewno była możliwa. Tymczasem w maju 2023 wszystko wyglądało, jakby już właściwie było gotowe, jakby już tutaj można było wszystko oddać tylko właśnie do użytku. Były solidne betony legionowskie, znaczy zabezpieczenia, żeby nikt oczywiście nie wjechał do samego tunelu, jeżeli chodzi o samochody. Wszystkie chodniki są, nawierzchnia jest, oznakowanie poziome jest, oznakowania pionowe również są, znaki właśnie widzicie są, barykady, żeby nikt tutaj zbytnio nie wjechał, są, chociaż dojazd do posesji oczywiście musiał być tutaj pozostawiony, no i piesi rowerzyści też już są, którzy korzystają z tego i owego miejsca. Natomiast jak dobrze wiemy, te barykady, które miały powstrzymać kierowców, nie powstrzymywały, bo kierowcy po prostu przejeżdżali po przejściu dla pieszych i wjeżdżając chodnikiem i drogą rowerową wjeżdżali do środka, co mogliśmy zobaczyć wtedy na ujęciach właśnie z maja 2023. Ale jak widzicie, sam tunel wyglądał następująco. Nawierzchnia już w nim była, rowerzyści wślizgiwali się w niego i zjeżdżali sobie. Tak samo była już nawierzchnia docelowa na części tej pieszo-rowerowej, która nie jest podzielona niestety, ale jest faktycznie część i dla jednej, i dla drugiej części, tylko że po prostu wspólna. No i po drugiej stronie tak samo już samo oznakowanie poziome jest, są znaki stop, no i de facto można by już wjechać, ale wjechać dopiero można było w lipcu 2023, kiedy został to i owy tunel oddany do użytku. Oczywiście są informacje teraz, żeby nie wjeżdżać za wysokimi pojazdami do tunelu. W środku działa oświetlenie, tylko i wyłącznie aparat po prostu gubi tutaj elementy tego, że jest tutaj jasno, tu jest ciemno i wiecie, to trudno się połapać w tym wszystkim. Ale jak widzicie, sam przejazd tunelem jest naprawdę całkiem szybki, to jest było ujęcie bez przyspieszenia, jeżeli chodzi o sam przejazd samochodem. Pojawiły się też nowe przystanki, które w tym miejscu są zlokalizowane i powinny całkiem dobrze funkcjonować, jeżeli chodzi o dojazd do tunelu. Jeden tutaj na górze, jeden już widzieliście trochę bliżej. No i jak widzicie, całkiem dobrze to już funkcjonuje z samochodami, nie ma korków, wszyscy sobie tutaj całkiem płynnie jeżdżą i trzeba pamiętać mimo wszystko, że ten tunel nie powstał po to, żeby tutaj jakieś duże natężenie ruchu rozładować, tylko to jest tunel dla mieszkańców, czyli to jest taki bardziej typowo lokalny tunel, dzięki któremu po prostu mieszkańcy okolicy będą mogli sobie tędy przejeżdżać, zamiast jechać górą czy stać po prostu przed szlabanami. Więc to jest dobra informacja i to jest dobra nowina, jeżeli chodzi o tą inwestycję, a ronda, jak widzicie, też całkiem ładnie funkcjonuje i wygląda z powietrza. Tymczasem teraz czas na drugą część tego filmu, czyli porównania side by side. Najpierw w formie przelotu, teraz takiego jednego, jak to wyglądało na tych wszystkich ujęciach. Wrzesień 2022, dalej pod niżej jest listopad 2022, po prawej jest kwiecień 2023 i na górze po prawej jest lipiec 2023. Czemu w takich czemu w tych miejscach są aktualne daty? Dlatego, żeby to było w formie U, jeżeli chodzi o patrzenie, no i żeby po prostu ujęcia najstarsze i najnowsze by były obie w siebie, najprościej by było je jak porównywać. Jak widzicie, tak to wyglądało na przestrzeni czasu. Na tych dwóch ostatnich ujęciach możemy zobaczyć, że już są zamontowane ekrany akustyczne. Na tych pierwszych jeszcze nie było jednego toru. Nie mówiąc o tym, że na tych pierwszych dwóch ujęciach jeszcze sama konstrukcja tunelu powstawała, a tutaj już na drugich ujęciach mniej więcej wszystko jest. Na ostatnim oczywiście ujęciu z lipca widzimy już samochody jeżdżące przez sam plac budowy. Znaczy nie, właśnie już nie przez sam plac budowy, tylko już faktycznie tunelem wszyscy mogli jeździć. No i dużo widać, że trochę takie cukierko nawet jeżeli chodzi o te ujęcia, bo wszystko tak ładnie, pięknie wygląda jak na jednej jakiejś wizualizacji. Zresztą ostatnio dostałem taki komentarz, że co ja robię ze zdjęcia z wizualizacjami, a nie, to tak naprawdę wygląda. Kolejne ujęcia mamy właśnie z przelotu z lotu ptaka, więc możemy zobaczyć, jak to wyglądało również w tych samych trzech miesiącach.
Po lewej widzimy, że faktycznie sama część, jeżeli chodzi o konstrukcję tunelu, już się powstaje. Po prawej konstrukcja już mniej więcej jest, a na górze oczywiście już jest to całkowicie użyteczne. Widzimy też ten jeden tor, który jeszcze był zamknięty w ostatnim etapie, jak faktycznie zaczęliśmy tutaj nagrywać tą inwestycję we wrześniu 2022 i tamten jeszcze ostatni fragment stropu powstawał. Następnie widzimy, że już mamy całą konstrukcję. No i później zaraz oczywiście samych chodników, a na górze to już po prawej nawet mamy jeżdżące samochody. Droga dojazdowa do posesji, no większość czasu podczas budowy po prostu ten dojazd był po błocie i nie było to dosyć przyjemne. No i patrząc na tych jeszcze kolejnych ujęciach możemy zobaczyć faktycznie, jak te rondo powstawało krok po kroku. Jak nie było nic, jak było rondo, jak był zarys taki lekki, jak już jest faktycznie rondo funkcjonujące już z pojazdami. No i na koniec zróbmy sobie rondo, ale dronem. Przelećmy się dookoła całej tej inwestycji. I tutaj jest prawda ujęcia z lipca 2023, to chyba nam odjeżdżać na niektórych fragmentach, bo są jakoś tak dużo wolniej nagrane niż normalnie, ale mam nadzieję, że i tak będzie całkiem to dobrze widoczne. Więc teraz tak jak to patrzymy od strony zachodniej na całą budowę, widzimy, że wygląda to jak wygląda i na owym załącznym obrazku i za chwilę przerzucimy się jeszcze szybciej w prawo, żeby zobaczyć, jak wygląda sama konstrukcja, jeżeli chodzi o pracę w części torowej. Tutaj też przy okazji możecie zobaczyć, że te kable od wysokiego napięcia cały czas były, a na ujęciach ostatnich z lipca byłem jakoś tak dużo wyżej, przez to trochę się gorzej te ujęcia łączą, no ale i tak całkiem ładnie to wygląda. Następnie mamy właśnie ujęcie, jak było to tymczasowe przejście dla pieszych i jak go już nie ma w samym lipcu 2023 i to, że ono faktycznie było przez cały proces budowy, to jest dobry sygnał i to jest dobra nowina faktycznie tych mieszkańców, że oni nie byli odcięci, tylko faktycznie mogli sobie dochodzić do domów krótszą drogą, a nie tak jak najczęściej jest na różnych placach budowy, na przykład w Sulejówku, gdzie po prostu nawet nie ma tymczasowego przejścia w okolicy, tylko trzeba dygać do innych kolejnych tunelów, przejść dla pieszych czy przejść podziemnych w okolicy. A czasami takie przejścia są naprawdę duży kawałek drogi. Następnie mamy ujęcia od drugiej strony, od wylotu od strony wschodniej. I tu możemy zobaczyć, że na początku września 2022 było takie wstępne wyrównanie. W listopadzie 2022 nie było jeszcze właściwie wjazdu. W kwietniu już faktycznie mamy mniej więcej cały zarys, jeżeli chodzi o wszystkie krawężniki. No a w lipcu oczywiście już jest to wszystko funkcjonalne i już tutaj faktycznie jeżdżą pojazdy. Przekręćmy się raz jeszcze nad linię kolejową od drugiej strony i za chwilę na horyzoncie nawet zobaczymy wieżowce Warszawy. Oczywiście na wszystkich ujęciach poza najprawdopodobniej listopadem, bo w listopadzie, jak widzicie, była mgiełka i była słaba widoczność na daleki dystans, więc też bardzo w listopadzie nie mamy wieżowców, a w pozostałych ujęciach tam coś tam widać na horyzoncie, że faktycznie jakieś tam wieżowce lekkie się pojawiają, więc tak faktycznie to wyglądało w tym czasie. No jak widzicie, SKM-ki cały czas mogły tutaj stać sobie na tych swoich torach odstawszych, jak to miało miejsce w właśnie listopadzie 2022. I przekręcimy się raz jeszcze w ostatnią stronę i zobaczymy sobie, jak wyglądało te rondo przed i po. No i tak to się tutaj prezentuje, jak widzicie na tych właśnie załączonych obrazkach. Ja jeszcze na koniec mam dla Was dwa elementy. Po pierwsze ciekawostka ode mnie i od Sykuta, a po drugie jeszcze ten element specjalny, jak ta budowa postępowała w migu, w formie jednego całkiem ciekawego ujęcia. Ale tymczasem na razie czas na ciekawostkę. Po kilku miesiącach nagrywania tej inwestycji nadszedł koniec budowy. Możemy teraz sobie odpocząć na tych ławeczkach. Dziękujemy, że byliście z nami, ale mamy dla Was jeszcze jedną ciekawostkę, mianowicie kranik z wodą, z którego teraz Avizo się napaja. Dzisiaj bardzo gorąco. Dziękujemy, że byliście z nami z miejsca wydarzeń. Jak zawsze Avizonosz i Jakub Sykut. Cześć! Cześć! Oczywiście jeszcze nie kończymy, tylko łącznie wtedy faktycznie w lipcu było koniec nagrań i zobaczmy, jak to wygląda. Zobaczcie, po pierwsze na górze widzimy, że jest plac budowy, a na dole już jest faktycznie gotowa droga i już wszyscy tędy mogą jeździć. Dokładnie widać, jak ten zarys krawężników, chodników, jezdni, samego tunelu się zmienia. Tutaj zobaczymy dalej, nowy wiadukt dla samochodów jest, dla pieszych jest, przystanek autobusowy jest, następnie widzimy nowy tor. Pyk, myk i jest nowy tor. Ekrany akustyczne pojawiają się. A sam tunel, proszę bardzo, i w owym miejscu jest. Drogi dojazdowe do posesji pojawiają się. No i za chwilę będziemy mieli jeszcze rondo. Rondo naprawdę też wygląda całkiem potężnie, bo ronda tutaj wcześniej zupełnie nie było, tylko było zwykłe skrzyżowanie. No i proszę bardzo, zobaczcie. Boisko po prawej było cały czas, a rondo tu się pojawia znikąd, bo tu wcześniej go zupełnie
nie było. I mam nadzieję, że taki materiał specjalny z podsumowania tunelów Legionowych Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. To był ostatni film na razie z Legionowa, jeżeli chodzi o ten tunel. Chociaż na granicy Legionowa i Zegrze Południowego powstaje teraz nowa inwestycja, a właściwie droga tam jest dosyć mocno rozbudowana. O tym najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu się pojawi film. Tymczasem to było na tyle z tunelu w Legionowie. Zachęcam Was do zostania pod tam, ja wiznoszę, bo dzięki Wam te wszystkie filmy są realizowane i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. W najbliższych dniach oczywiście kolejne podsumowania do czasu, aż będę mieć sprawnego drona. No i to był kawał historii, że tak to powiem. Cześć!